Cześć, witajcie, ja jestem Leon i dzisiaj zapraszam Was na nietypowy, bo niezwiązany z górnictwem odcinek. Naszym celem będzie opuszczona szkoła, w której dawniej mieścił się zakład leczący różnego rodzaju schorzenia przy pomocy zimnej wody. A po eksploracji szkoły odprężymy się w klubie nocnym. Opuszczonym klubie nocnym. Ok, wchodzimy do środka. Drzwi, jak widać, jeszcze otwarte. W ogóle to ciężko będzie się tutaj odnaleźć. Więc tutaj było czy jakieś łazienki chyba, bo jest zlew. Mam nadzieję, że te wyższe partie będą w troszeczkę lepszym stanie. Musimy iść na dół albo do góry. Idziemy do piwnic, zobaczymy, czy ma tutaj czegoś ciekawego, skoro budynek jest tak duży. To być może posiadał jakieś schronienie. Tutaj chyba były łazienki albo jakaś kuchnia, wszystko okafelkowane, że tak powiem. Są świeże chyba okna jakieś plastikowe. Teraz pytanie, kiedy one zostały wstawione. Czy ktoś faktycznie nie robi tutaj obecnie remontu? Bo obiekt został chyba opuszczony w roku 2014 lub 2015. I ponoć ktoś go kupił, ale od dłuższego czasu nic się tutaj nie dzieje. Aula. No i tutaj wygląda to już bardzo ładnie, spójrzcie. Jakaś niepewna ta podłoga. Nie wiem, co znajduje się pod moimi stopami. Można było w kosza grać. Proszę? Co leży? No, kombinezon po jeden. Teraz pytanie, czy gdzieś nie ma Filip jakiegoś schroniku albo czegoś tu podobnego. Jakiś magazyn czy coś. Bo wiadomo, że przecież nawet u mnie w ceramiku, jak mieliśmy przysposobienie obronne, no to gdzieś tam jakieś maski i tak dalej no w sali się znajdowały, a więc niewykluczone, że również tutaj były prowadzone zajęcia z obrony cywilnej, z obrony przysposobienia obronnego, tak to się chyba nazywało, i być może gdzieś taka sala ze sprzętem się znajduje, tak? Nie? A co opisują? Niemieckie dokumenty? Niemieckie dokumenty spod podłogi? Tak. Name. Imię i nazwisko? Tak. Jakiś dzienniczek pewnie. Albo dziennik, co nauczyciele mówią, nie? Tylko, że tutaj raczej niemieckiej szkoły nie było. Nie wiem, może uda się to jakoś tam potem rozszyfrować. Na początku, jak wam wspominałem, w tym obiekcie znajdował się dom zdrojowy, gdzie leczono różnego rodzaju schorzenia przy pomocy głównie zimnej wody. Taka metoda była stosowana również bardzo często w Czechach. Zresztą właśnie w tym obiekcie, w zdrojowisku, zastosowano
chyba po raz pierwszy w tej okolicy dzisiejsze prysznice, które wymyślił niejaki pan Prysznic. Tak przynajmniej brzmiało jego nazwisko. On był chyba głównym pomysłodawcą czegoś, co dzisiaj znamy pod nazwą prysznica. I tutaj takie prysznice się znajdowały i ludzie po prostu brali różnego rodzaju zimne kąpiele, które, jak już wspominałem, pomagały na różnego rodzaju schorzenia. Później, podczas II wojny światowej, nie wiem, co dokładnie się tutaj znajdowało. Chodzą jakieś plotki, że spotykali się tutaj tak zwani naziści, ale nie wiem, czy jest to po prostu informacja pewna. No a po wojnie znajdowała się tutaj szkoła. Nie pamiętam, jaka była to dokładnie szkoła, ale jakaś szkoła wyższa, a ostatnia funkcja to był zespół szkół chyba ponadgimnazjalnych. No i tyle, ale nie słyszałem, żeby była tutaj jakaś niemiecka szkoła. Dlatego też zdziwiły mnie te dokumenty. Co tam, Filip, znowu masz? Nie wiem. Jakiś pakunek. Mam nadzieję, że te schody, ta podłoga jest w miarę wytrzymała. I tyle, nic więcej, nic tutaj nie ma. Nic tutaj kompletnie nie ma, więc podejrzewam, że jeżeli już, to ewentualnie tam będą te wyższe kondygnacje, na których być może na coś uda się natrafić. Wszystko kompletnie ogołocone, skute do gołych ścian, a więc chyba faktycznie ktoś tutaj po prostu prowadził jakieś prace i skuł wszystko do gołych ścian, tak żeby po prostu od nowa można było położyć tynki i tak dalej. Tutaj również znajdowały się toalety. A jeżeli już mówimy o tej osobie, która ten obiekt kupiła, to niestety nie jestem wam w stanie powiedzieć, co w tym miejscu miałoby się znajdować. Ale z uwagi na dużych rozmiarów jakby obiekt, co by się tutaj mogło znajdować? Nie wiem, hotel? Dom starców, dom opieki społecznej, ciężko powiedzieć, znowu toalety. Język rosyjski, ktoś się jeszcze rosyjskiego uczył? Na tym poziomie już chyba nic ciekawego nie znajdziemy, ale widziałem, że można wejść na górę, mamy jeszcze klatkę schodową prowadzącą na górę. I może tam będzie coś więcej, może tam jeszcze te prace adaptacyjne nie zostały przeprowadzone. Ale może jeszcze zajdziemy do wicedyrektora. Gołe, wszystko gołe. Nie wydaje się wam, że tutaj po prostu to tak nie powinno wyglądać, że wszystko jest ogołocone? Co? No mówię, wszystko jest ogołocone do gołych ścian, więc chyba ktoś tutaj faktycznie wszystko kuł. Geometria z trygonometrią. Śmieci i nic więcej. Słuchajcie, wychodzi na to, że udało nam się zwiedzić już cały budynek, który jest w stanie, no może nawet nie tyle bardzo kiepskim, co po prostu wszystkie ściany zostały poskuwane. Jak zapewne zobaczyliście, na podłogach gdzieś tam leżały panele przygotowane do położenia na podłogach. Znaleźliśmy kilka worków z cementem, a więc ktoś po prostu ten obiekt przygotowuje albo miał zamiar przygotowywać do jakiegoś konkretnego celu. Coś tutaj miało być otwarte. No ale troszeczkę się z tą wycieczką spóźniliśmy, ponieważ cały sprzęt został, nie wiem, czy rozgrabiony, czy po prostu wyrzucony na śmieci i budynek stoi pusty. A więc wychodzi na to, że po prostu w tym miejscu kończymy ten krótki epizod urbexowy. W porządku, wchodzimy do obiektu. Tutaj na samym początku już naszym oczom rzuca się ogromna graciarnia,
A te graty to nic innego jak pozostałości po jakichś samochodach. Nie wiem, czy jakieś części samochodowe były rozbierane, czy jak. Ale dużo, dużo drzwi, dużo fragmentów tapicerki, zderzaki i tak dalej. No i w tym miejscu możemy iść na górę albo na dół. Wydaje mi się, że ciekawsze rzeczy będą tam na dole, a więc idziemy właśnie tam. O. Czerwony wystrój. O kurde, ale to jest duże. Bardzo klimatyczny. To daj sobie postprodukcji muzykę. Tak. Jakieś toalety, czy coś podobnego. Tutaj również toalety lub coś podobnego. Nawet kula została. U góry jest ta kula, która się kręciła i migała w rytm muzyki. O kurde, ładnie to musiało wyglądać. Nawet nie wiedziałem, że ten obiekt jest tak duży w porównaniu z tym poprzednim. Zrobił wręcz odwrotne na mnie wrażenie, ponieważ szkoła miała być ogromna, dosyć szybko udało się ją zwiedzić, a tutaj tymczasem obiekt wydawał się niewielki, a jest dosyć spory. Tutaj znajdował się bar, a tutaj była jakaś sala, gdzie ludzie się bawili. I tyle. Klub nazywał się Viva. Jest to troszeczkę inna nazwa niż ta, na którą ja natrafiłem, a więc mógł się po prostu zmienić właściciel, dlatego też zmieniła się nazwa klubu. Jakieś niewielkie pokoiki, powiedzmy, że niewiadomego przeznaczenia. I tyle. I wyjście z obiektu. Ale żeby nie było, my wejdziemy jeszcze na to wyższe piętro. I zobaczymy, co kryje się tutaj. U góry pewnie siedział właściciel tego lokalu. O. Ściana, powiedzmy, że w stanie kiepskim. W kiepskim stanie też jest podłoga, ponieważ budynek nam pęka. O, tutaj już o wiele ładniej. Walizka raczej pusta. Jest kanapa, ale też pewnie dotargana przez jakichś ludzi, którzy tutaj sobie po prostu drinkowali. O, proszę bardzo. Wanienka, wanna w zasadzie i bardzo ładne zdobienia na kafelkach. Kafelki pewnie z Wałbrzycha. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten klub nocny znajduje się zaledwie, nie wiem, 100 metrów od szkoły, nie? Taka sytuacja. Tam da się dalej przejść, ale ta średnica jest nawet za mała jak dla mnie. I tutaj delikatnie rośnie nam ilość dwutlenku węgla, a nawet wręcz delikatnie dmucha czymś. A więc gdzieś to powietrze musi być zasysane.